Tym razem głosuję za przełamywaniem barier społecznych dotyczących niepełnosprawności w wielokulturowym społeczeństwie, jakim jest Łomża. Tym razem Europa głosuje za równymi szansami, abyśmy wszyscy mieli taki sam dostęp do wszystkich rzeczy, które są dla każdego. Czy to będzie kultura, czy to będzie rozrywka, czy to będzie wypoczynek. Zachęcam do uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ja głosuję zawsze, bo chcę mieć wpływ na to, jak będzie wyglądała Europa i jak będzie wyglądała Polska. Tym razem głosuję za świadomość, która jest nam bardzo potrzebna. Tym razem głosuję na dostępność w całej Unii Europejskiej. Jako, że jestem osobą niewidomą, posługuję się Braillem. I właśnie napisałem to Braillem. Zrobiłem to dlatego, żeby zachęcić wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej do tego, żeby wzięli udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które będą 26 maja 2019 roku. I również zapraszam do uczestnictwa w wyborach, do uczestnictwa w ogóle w życiu politycznym osób z niepełnosprawnością. Europą jesteśmy, bo jak nie my, to kto?